Siostra żegna marzeną sztukę. Zawsze mówiła, że mnie nienawidzi. Marzena Kipiel, sztuka zmarła w wieku 58 lat. W sieci pojawiły się liczne kondolencje. Na słowa pożegnania zdobyła się również siostra aktorki. Kobiety nie miały ze sobą dobrych relacji. Marzena Kipiel Sztuka nie żyje, media obiegła informacja o śmierci aktorki znanej z roli Halinki Kiepskiej w kultowym polskim serialu. Przykre wieści przekazała jej koleżanka z planu Renata Pałys. W lakonicznej publikacji podkreśliła, że aktorka zmarła w wyniku ciężkiej choroby. Serialowa żona Fertka zmagała się z depresją, przewlekłą obstrukcyjną chorobą płuc oraz problemami z biodrem. Informacje zostały później potwierdzone przez Plejadę, która zadzwoniła do Renaty Pałys. W krótkiej rozmowie aktorka zdradziła, że do śmierci Marzeny Kipiel sztuki doszło około godziny dziewiąta. Publikacje na temat śmierci aktorki opublikowała też Gabriela Oberbeck, która również miała okazję współpracować z Marzeną Kipiel sztuką. Choroba płuc, na którą cierpiała aktorka, jest czwartą przyczyną śmierci na świecie pod względem częstości. Według statystyk obecnie w Polsce cierpią na nią 2 miliony osób, a na świecie 250 milionów. Choć dokładna przyczyna śmierci aktorki nie jest w tym momencie znana, jest wysoce prawdopodobne, że to właśnie POHP się do niej przyczyniło. Oprócz choroby płuc, serialowa Halinka Kiepska cierpiała również na depresję. Życie bardzo boleśnie ją doświadczyło, bowiem wszyscy trzej jej mężowie zmarli przed pięćdziesiątką. W wyniku tych zdarzeń musiała przebywać w ośrodku. Dorota Kipiel pożegnała siostrę. W mediach społecznościowych pojawia się szereg kondolencji i wspomnień związanych z marzeną Kipiel sztuką. Na słowa pożegnania zdobyła się również jej siostra Dorota. Okazuje się, że kobiety nigdy nie miały dobrej relacji. Niemniej jednak podsumowała swoje słowa wyznaniem miłości w stronę zmarłej.